Cześć, z tej strony Domanu, a dzisiaj porozmawiamy o zmianach w rozgrywce na przestrzeni ostatnich lat oraz aktualnym stanie FIFA 18 i paradoksie związanym z rozwojem serii. Mówiąc, że porozmawiamy, mam tutaj na myśli waszą opinię na temat dzisiaj przedstawionych zagadnień, którą jak zwykle przy tego typu materiałach śledzę w komentarzach. No ale do rzeczy. FIFA w ostatnich 5 latach zmieniła się znacznie pod względem rozgrywki. Przecież jeszcze w FIFA 13 wszystko wyglądało zupełnie inaczej, a grę najlepiej opisywały często spotykane hasła, że liczy się w niej tempo i tylko tempo, co było niemalże absolutną prawdą, bo w FIFA 13, jak i poprzednich odsłonach gry, występował ping-pong passing, czyli system podań umożliwiający dokładne zagranie każdym piłkarzem na dowolną odległość, nawet kiedy wykonywał on je będąc ustawionym tyłem do adresata. Działo się tak, ponieważ system podań był prosty, piłka zawsze leciała idealnie od punktu A do punktu B, a słabiej ocenieni piłkarze podawali po prostu z minimalnie mniejszą siłą. Jednocześnie nie liczyły się o tyle atrybuty piłkarzy, co własna wizja gry i umiejętność czytania gry u przeciwnika. Zawodnicy, którzy mieli strzały ocenione na 60, z reguły wcale nie strzelali mniej celnie od najlepszych strajkerów w grze, tylko jak w przypadku podań, ich strzały były nieco lżejsze. Zaś pozostałe piłkarskie umiejętności były jako tako nieodczuwalne. Właśnie przez to w tamtym okresie tak popularne było granie srebrnymi, a nawet brązowymi składami, a karty o tym kolorze niejednokrotnie kosztowały grubo ponad 100 tysięcy monet. Jednym z najlepszych i najpopularniejszych duetów w środku pola w FIFA 13 był Banan oraz Delph, wykorzystywani często w formacji 4-4-2. Ci goście mierzą kolejno 169 i 174 cm wzrostu, przy czym nie mają żadnego pojęcia o grze w obronie. Gra takimi kartami w 18 byłaby pewną śmiercią, no ale w FIFA 13 byli oni nie gorsi od Ruda Hulita. Główki i tak się nie liczyły, a dzięki wysokiemu tempu pozwolić można było sobie nimi na wszystko, bo jeśli ktoś potrafił czytać grę, bez problemu przecinał nimi podania przeciwników i przejmował piłkę, tworząc w szybki sposób zorganizowane pułapki na rywalu. Natomiast jak wiemy, obecnie coś takiego by nie przeszło, ponieważ szybki piłkarz bez umiejętności gry w obronie nie gwarantuje nam odebrania piłki, nawet jeśli idealnie ustawimy się nim do przycięcia podania. Bo w wielu przypadkach takie zagranie przeleci mu między nogami, albo on nawet nie zorientuje się, że piłka leci w jego kierunku. FIFA przez 5 lat zmieniła się więc w taki sposób, że z gry, w której realnie liczyło się tylko tempo, a reszta była wizją gracza, liczą się wszystkie umiejętności. Aktualnie, jeśli mamy drużynę, w której zawodnicy posiadają krótkie podania ocenione na 75, po czym upgrade'ujemy ją do składu z piłkarzami, którzy tę statystykę ocenioną mają na 85, to od razu zauważymy kolosalną różnicę w grze i tak jest dosłownie z każdą statystyką, od kontroli piłki po dośrodkowania, które z roku na rok coraz rzadziej są zakłamywane przez gameplay. Nawet takie atrybuty jak wizja, ustawianie czy opanowanie mają znaczenie, bo gdy zagramy na przykład Ronaldinho i dla porównania obok niego występować będzie ktoś po prostu równie szybki, ale bez żadnych większych pozostałych umiejętności, to Brazylijczyk zawsze genialnie będzie się ustawiać do podań i piłka dosłownie będzie go szukać, zaś jego niżej oceniony szybki kolega będzie chodzić po boisku jak dziecko we mgle. Te zmiany w rozgrywce stopniowo były wdrażane przez ostatnich 5 lat, przy czym najbardziej widoczne były w FIFA 16, bo w 15, a zwłaszcza 14 dało się jeszcze odczuć ten retro styl rozgrywki, no ale w końcu doszło do tego, że FIFA wygląda jak wygląda, no i w czym leży paradoks, i to zresztą nie jeden. Ano w tym, że za czasów FIFA 13 ogromna część graczy bardzo hejtowała rozgrywkę za to, że ktoś, kto po prostu lepiej gra Bananem i Delphem, bez problemu pozamiata minimalnie słabiej grającego gościa ze składem za grube miliony. Budowanie drogich drużyn faktycznie nie miało wtedy żadnego sensu, bo zamiast ulepszać skład, lepiej było postarać się ulepszyć swoje umiejętności. Więc wtedy występował ten najbardziej szumny okres, w którym gracze marudzili, że gra jest słaba, bo liczy się w niej tylko tempo i powinno być tak, że wszystkie umiejętności mają spory wpływ na rozgrywkę. Jednocześnie, jak wiemy, rok później wydana FIFA 14, która zresztą pojawiła się na 20-lecie serii, w tamtym okresie była najbardziej hejtowaną grą w historii. Żadnej FIFA przez te 20 lat nie oberwało się tak od graczy jak FIFA 14, no i zabawnym paradoksem jest to, że po pierwsze, FIFA 18, pomijając glitche i bugi, a skupiając się wyłącznie na rozgrywce, to z czysto technicznego punktu widzenia wygląda dokładnie tak, jak marzyło o tym większość graczy w 2013 roku, no i teraz się nagle okazuje, że jednak ta gra nie jest taka fajna i nie bawi ich tak jak w przeszłości, no a kiedyś to było lepiej. I tu zabawniejsze jest to, że pomijając fakt, iż we wszelkich ankietach i rankingach na najlepszą FIFA w historii 18 plasuje się gdzieś po środku, to numerem 1 wciąż nie jest nigdy FIFA 13, 15 czy 10, a FIFA 14. Dokładnie ta sama FIFA, która przez pierwszy rok po swojej premierze była najbardziej hejtowaną w historii. No ale teraz ten tytuł wspomina się najlepiej, a Obenteke, który sterowany przez średnio rozgarniętego dzieciaka zdobywał po 3 bramki głową w jednym meczu, gracze mówią z prawdziwą estymą. Co dotyczy również zresztą i mnie, i co uważam za zabawne,
i wręcz paradoksalne, ale najbardziej zabawny, chociaż teraz dla graczy tragiczny wątek jest taki, że przez to, iż za czasów FIFA 13 chcieli oni, by stała się ona czymś, czym jest aktualnie 18, sami prosili EA, by ta gra stała się grą pay to win. Kiedyś dobry gracz składem za 20k był w stanie pozamiatać 95% przeciwników, a składem za 100k był w stanie wygrać z każdym. A teraz, no nie oszukujmy się, wychodzenie zespołem za 100 tysięcy przeciwko najlepszym graczom jest porównywalne z pojechaniem do Lublina z napisem na czole "spuść mi w pierdol". Więc cóż, podsumowując, FIFA 13, 12, 11 czy 10 wielu graczom się nie podobała, bo chcieli oni rozwoju zgodnego z realizmem. Ten upragniony rozwój nastąpił w pełni w FIFA 18 i okazuje się, że gra podoba się jeszcze mniej, a na zmianach zgodnych zresztą z oczekiwaniami klienta najlepiej wyszło oczywiście. Zapraszam do kulturalnej dyskusji i życzę miłego dnia.